Państwa, z pewnym wzruszeniem tu wchodziłem w związku z tym i z pewnym wzruszeniem widzę, że kto wie, czy nie patrzyłem na te same farby na ścianach, bo są chyba dosyć wiekowe, podobnie zresztą jak parkiety, czyli sala jest historyczna w pełnym tego słowa znaczeniu. Kto wie, czy nie o ciągłości właśnie z czasów, kiedy ja byłem młodzieńcem. Potem, proszę Państwa, po studiach w Słupsku zrobiłem doktorat na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie habilitowałem się na Uniwersytecie Szczecińskim, a profesurę już uzyskałem, tak jak wszyscy profesorowie tytularni w naszym kraju, z rąk prezydenta w Warszawie. I to jest taka krótka droga zawodowa i dzisiaj kieruję Instytutem Historii naszej Akademii. Proszę Państwa, moje zainteresowania naukowe to trzy obszary. Pierwszy obszar to historia dyplomacji w XX wieku. Drugi obszar to historia służb specjalnych. Może kiedyś się do Państwa wproszę z wykładami o służbach wywiadowczych na Pomorzu czy w Polsce w XX wieku. Może być ten temat dla Was frapujący. I trzeci obszar to ten, o którym będziemy dzisiaj mówić, to moje badania pomorzoznawcze. Ja już prawie nie mam do czynienia ze studentami, pracuję głównie z doktorantami, stąd moje kontakty z młodzieżą są dosyć rzadkie. Proszę o wybaczenie, jeżeli będę w jakimś zakresie nieporadny. Proszę Państwa, temat jest ogromny, ponieważ miasto Słupsk dopiero od 1945 roku jest miastem polskim, jak wiecie. Przedtem to było miasto pomorskie i niemieckie, miasto pruskie, dyszące wręcz tą pruskością. W dużej mierze słupszczanie do 1945 roku raczej Polaków nie lubili. Potwierdza to wiele zapisek prasowych, gdy o Polakach wspominano zgryźliwie, z niechęcią, z pogardą. No, było to miasto graniczne. 50 km do granicy, tuż za Lęborkiem, powodowało, że polskość była tu wyczuwana w sposób negatywny, konfrontacyjny. I to miało swoje odniesienie do tematu, o którym chcę dzisiaj Państwu parę słów powiedzieć. Otóż do pewnego stopnia dla Was też może być znaczące to, co ja robiłem jako uczeń, będąc na Waszym miejscu. Otóż mieliśmy wówczas patronaty nad pewnymi miejscami pamięci w Słupsku. Jedno z tych miejsc pamięci jest przy Kauflandzie. Być może widzieliście Państwo, za chwilę ten pomnik pokażę. Właściwie nie za chwilę, tylko teraz go Wam pokażę. To jest pomnik będący upamiętnieniem jednego z miejsc męczeństwa obywateli polskich, ale nie tylko polskich, na terenie Słupska, ponieważ w Słupsku w czasie II wojny światowej było kilka obozów pracy przymusowej. Ten obóz był akurat najcięższym obozem, bo to był podobóz obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Ma to też odniesienie, proszę Państwa, do pomników. Zwróćcie Państwo uwagę, ów pomnik, zresztą niezły według mnie od strony estetycznej, bo jest to czarny granit solidnych rozmiarów. Niestety tuż za nim jest śmieciowisko, jest zbiór kubów na śmieci. Trudno jest to wykadrować, ażeby tego śmietnika nie było podczas fotografowania. Na opisie są trzy błędy, proszę Państwa. Podana jest liczba 800 więźniów, było ich w istocie 631. Jest napisane, że w okresie od lipca 44 do lutego 45 obóz tak naprawdę powstał w sierpniu, a nie w lipcu, i zakończył działalność nie w lutym, lecz 7 marca 45 roku, czyli w Wigilię przejęcia przez Sowietów miasta Słupska. Gdy Rzesza zaangażowała ogromne siły w jej prowadzenie, około 17 milionów obywateli III Rzeszy zostało wcielonych do Wehrmachtu. Byli to przeważnie mężczyźni. W związku z tym, że około 17 milionów mężczyzn wcielono do armii i do różnych służb pomocniczych, miejsca pracy zostały opuszczone. Wiele fabryk stanęło na krawędzi zawieszenia swojej produkcji, na co oczywiście kraj prowadzący wojnę nie mógł sobie pozwolić. Stąd państwo niemieckie pod wodzą Hitlera uruchomiło gigantyczny system zasysania siły roboczej z okupowanych terytoriów.
Część owych robotników przymusowych werbowano w sposób na poły legalny, to znaczy na poły dobrowolny, można powiedzieć. Ale dużą część po prostu pobierano w łapankach, pobierano z więzień, z obozów jenieckich. Bardzo często było tak, że jeńcom wojennym, na przykład z kampanii wrześniowej 1939 roku, którzy siedzieli w obozach na Pomorzu, mówiono: jeżeli nie chcecie dalej siedzieć za drutami w obozie, podpiszcie, że dobrowolnie zrzekacie się swojego statusu jeńca wojennego i przechodzicie na status robotnika przymusowego. I wiele osób podejmowało taką decyzję, mając dość siedzenia miesiącami za drutami, licząc na to, że na wolności, w pewnym sensie na wolności, ich los będzie znacznie lepszy. I rzeczywiście przeważnie był lepszy. Trafiali oni do Lęborka, do Słupska, do Szczecina, do Gdańska, gdzie osadzano ich w zakładach pracy opuszczonych przez robotników niemieckich. Ogółem robotników przymusowych było w III Rzeszy około 13 milionów. To byli i mężczyźni, i kobiety. Ich los, proszę Państwa, był bardzo zróżnicowany. Oni generalnie rzecz biorąc mogli się swobodnie poruszać po miejscach swojego zakwaterowania. Po Słupsku na przykład. To nie było tak, że oni siedzieli za kratami, za drutami, nie wolno im było wychodzić, za wyjątkiem wyjścia do pracy. Właściwie pilnowani byli w sposób symboliczny. Mieli słabe racje żywnościowe, do tego jeszcze wrócę. Byli słabo ubrani, musieli nosić na prawej piersi ów słynny rąb, żółty z literką fioletową P naszytą, mniej więcej 5x5x5x5 cm takiej wielkości, taka żeby z kilku metrów to było widoczne. Mieli sporo ograniczeń w dniu codziennym, dokuczliwych. Nie wolno im było w niektórych miastach chodzić po chodnikach, na przykład w Słupsku chodnik był zarezerwowany dla Niemców, nie wolno im było pójść do łaźni, czyli wziąć kąpieli. Nie wolno im było pojechać nad morze, wejść do kina, do wielu lokali, na których były powieszone napisy, niestety psom i Polakom wstęp wzbroniony. Niewiele lokali udostępniało im swoje miejsca, te podłe. Do podłych mogli Polacy wchodzić i wypić tam piwo, rzeczywiście było to dla nich dozwolone. Część gorszych sklepów też była dla nich otwarta. Natomiast oczywiście byli obywatelami drugiej kategorii. Byli bez przerwy nadzorowani przez policję, a w samych obozach, o których będę mówić, dochodziło do aktów przemocy przeciwko nim, jeżeli przynosili rzeczy, które uznawano za kontrabandę, czyli jedzenie, ubrania, alkohol czy inne rzeczy, na które pozwolenia nie było. W Słupsku było ich w 1945 roku, myślę o styczniu, o lutym, około 1000 osób, Polaków. Była też pewna liczba, trudna do ustalenia, kilkuset Francuzów, Litwinów i Sowietów, czyli obywateli Związku Sowieckiego. Na terenie powiatu słupskiego, mniej więcej pokrywającego się ze współczesnym powiatem słupskim, było około 3000 kolejnych Polaków. Ogromne zgrupowanie Polaków było chociażby wokół lotniska Radzikowo. Tam pracowała ogromna grupa byłych powstańców warszawskich, byłych cywilów z Warszawy, które tutaj przewieziono po październiku 1944 roku. Słupsk w czasach II wojny światowej był zacisznym miastem. To było dobre miejsce do życia w Rzeszy, dlatego że Słupsk nie został ani razu zbombardowany. Dopiero w marcu 1945 roku kilka pocisków spadło na to miasto. Zaopatrzenie było niezłe. Niemcy nie głodowali podczas II wojny światowej. Pogorszyło im się pożywienie. Rzeczywiście były pomysły, ażeby mielić żołędzie na mąkę, ograniczenie masła, mięsa, mydła. Ale... Kina Millennium, obecnej browarni i kawiarni, czy lokalu, który nazywa się właściwie tak samo Franciszkańska. Wówczas nazwa była, jak widzicie Państwo, taka sama. Okolice Kościoła Mariackiego to kilka ujęć, żeby Państwa wprowadzić w klimat Słupska z okresu II wojny światowej. No, miasta niepomiernie ładniejszego, aniżeli obecny Słupsk. Niestety w Słupsku zapadła fatalna decyzja, ażeby
odbudować centrum po spaleniu w 1945 roku w sposób nowoczesny. Trzy obozy, proszę Państwa, trzy rzuty oka na Słupsk zniewolony, Słupsk wyparty w dużej mierze, co jest warte podkreślenia, bo, proszę Państwa, zachowało się mnóstwo wspomnień słupszczan, Niemców, którzy to miasto musieli po 1945 roku opuścić. Oni opisywali gehennę swojego życia w Słupsku w momencie, gdy wkroczyli tu Sowieci, a potem Polacy. Czuli się obywatelami drugiej kategorii, obywatelami wyrzucanymi ze swoich domów, obrabowanymi, gwałconymi i mordowanymi. Właściwie to wszystko jest prawda. Niemcy mieli po 1945 roku straszny żywot w tym mieście. Aczkolwiek, proszę Państwa, przed 1945 rokiem to oni byli panami i oni tłamsili między innymi Polaków i to wszystko zostało przez nich elegancko ze wspomnień wyparte. Być może są takie wspomnienia, bo historyk nigdy nie dotrze do wszystkich źródeł, ale ja nigdy nie natrafiłem na wspomnienia Niemców, którzy wspominaliby, jak źle traktowali polskich robotników przymusowych, jak obserwowali setki żydowskich więźniów na ulicach kopiących rowy przeciwczołgowe, jak widzieli publiczne egzekucje w wagonowni, którą wykonano w okolicach Bożego Narodzenia w 1944 roku. Tego Niemcy nie wspominają. To są wspomnienia odrębne, jak olej i woda, wspomnienia Polaków i wspomnienia Niemców. Można je razem miksować, łączyć, ale one zawsze i tak się rozdzielają na dwa odrębne zespoły wspomnień. Mówiąc krótko, proszę Państwa, my mamy swoją pamięć, swoją historię, swoje wspomnienia. Niestety Niemcy mają swoje. Każdy naród ma swoje męczeństwo i nim głównie się zajmuje, będąc w dużej mierze ślepym na to, co stało się ze stroną drugą. Chociaż my ostatnio jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co się z Niemcami stało po 1945 roku. Widzicie Państwo sporo świadectw niemieckości słupska. Są przy przejściu podziemnym murale różnego rodzaju upamiętniające obecność Niemców, czy chociażby tablice upamiętniające twórcę nowoczesnej poczty pruskiej i karty pocztowej von Stefana. Pierwszy obóz, proszę Państwa, chyba najtrudniejsze miejsce, jeżeli chodzi o sprawy międzyludzkie. To budynek, proszę Państwa, na ulicy Deotymy. Obecnie jest tam liceum ogólnokształcące, wcześniej gimnazjum. Jesienią 1944 roku Niemcy osadzili tam prawie 2000 kobiet i dzieci, głównie narodowości polskiej. To byli robotnicy, robotnice przymusowe, wycofane przez Niemców z terenu Prus Wschodnich. Sowieci wkraczali na teren Prus Wschodnich, czyli obecnych Mazur. I ażeby robotnicy owi nie wpadli w ręce Sowietów, ażeby ich jako siłę roboczą cenną dla Niemców ocalić, wycofano ich wszystkich na teren Pomorza Zachodniego, między innymi do Słupska. W tym budynku rozlokowano w salach lekcyjnych na korytarzach około 2000 osób. Trudno sobie wyobrazić, proszę Państwa, jak w tych miejscach, to jest obecny wygląd owych sal, to jest akurat korytarz na Deotymy. Tam po kotem właściwie bez sienników, bez materacy, bez kocy leżały owe kobiety z małymi dziećmi w przerażającym ścisku, bo w tak niewielkim budynku, proszę Państwa, 2000 osób, możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Parter i pierwsze piętro były prawie wyłącznie polskie. Dopiero na najwyższym piętrze były robotnice narodowości francuskiej, litewskiej i innych narodowości, również i z południa Europy, ale dominowały zdecydowanie Polki. Obóz ten działał tylko przez kilka miesięcy. Do lutego 1945 roku rozwiązano go w dużej mierze z powodu tyfusu, którego Niemcy się obawiali jako choroby zakaźnej, ponieważ higiena była tam trudna do utrzymania. Właściwie jedyny zlew był na zewnątrz, tak więc wyobraźcie sobie te kobiety myjące swoje niemowlęta. Rzeczywiście, oczywiście żadnych pieluch nie było, więc trzeba było niemowlęta myć na wolnym powietrzu po defekacjach.
Te dzieci chorowały, zresztą wyżywienie było bardzo złe. No i tyfus się po prostu zaczął rozprzestrzeniać. Tyfus jest chorobą brudnych rąk, więc nic dziwnego, że ta zaraza zaczęła w tym budynku panować. W związku z tym postanowiono rozparcelować te kobiety i dzieci do mniejszych ośrodków na terenie powiatu słupskiego. Być może byliście Państwo tam osobiście. Jest to co prawda drugi koniec miasta, ale jedno chyba z bardziej urokliwych miejsc tego miasta, bo jest to piękna trasa rowerowa w kierunku Krępy Słupskiej z tym miejscem pamięci pomordowanych polskich, nie tylko polskich, ale głównie polskich robotników. Obozów w Słupsku było kilkanaście. Ja mówię o tych trzech największych. Jeden na Deotymy, drugi skąd wyprowadzono ofiary do rozstrzelania w Lasku Południowym, zaraz do niego przejdę, i trzeci w Wagonowni, któremu poświęcony jest ten pomnik na ulicy Kołłątaja. Ale te tabele pokazuję, żebyście Państwo wiedzieli, że Słupsk był w istocie upstrzony obozami robotników przymusowych. Właściwie regułą było, że przy każdym większym zakładzie przemysłowym był taki niewielki obóz dla robotników, no ponieważ zakład potrzebował rąk do pracy. To jedni z pionierów rzeczywistych Słupska. Wiecie Państwo, że tuż przed tym muralem w centrum Słupska jest plac pionierów słupskich, czy plac pierwszych słupszczan. To są rzeczywiście owi pierwsi słupszczanie, małżeństwo Eugenii i Feliksa Binkowskich. Ona pochodziła z Rosji, była obywatelką Związku Sowieckiego, znalazła się w Słupsku już w 1942 roku. On był żołnierzem polskim i znalazł się w Słupsku niemal od razu po wybuchu II wojny światowej. Byli typowymi robotnikami przymusowymi pracującymi w różnych zakładach rzemieślniczych na terenie miasta. Po 1945 roku pobrali się, ona zmieniła obywatelstwo, dzięki temu mogła zostać w Polsce. I ich losy ułożyły się już tak jak wielu słupskich pionierów, którzy byli tu w Słupsku nie z falą tych, którzy przybywali po zakończeniu II wojny światowej, ale byli tutaj już w czasach niemieckich. Oglądali to miasto jeszcze, gdy było to miasto niemieckie. No i mówiąc krótko, mogli też z tego miasta po 1945 roku wydobyć to, co w nim było najcenniejszego, proszę Państwa, bo trzeba przypomnieć, że były to czasy dla niektórych Polaków dosyć korzystne. Ja nie mówię o szabrze, proszę Państwa, który był naszym sportem narodowym przez pewien czas po II wojnie światowej, bo rzeczywiście ogromne rzesze ludzi wyprawiały się na ziemię zachodnie i północne całymi wozami, zwożąc meble, pościele, kosztowności, wszelkie dobra, proszę Państwa, maszyny rolnicze i wywożąc w głąb Polski. To był zwyczajny rabunek, ale wtedy uważano, że Polakom po okupacji takie mienie się po prostu należy. Ale myślę tutaj, proszę Państwa, o tych, którzy tu pracowali i w momencie, kiedy w marcu 1945 roku władze niemieckie znikają, oni byli pierwszymi w mieście, którzy mogli pewne dobra przyswoić, mówiąc delikatnie, no ukraść. Rzeczywiście to słowo byłoby właściwsze, ale oni, proszę Państwa, mogli wchodzić do opuszczonych mieszkań, brać kosztowności, zajmować wreszcie te mieszkania. Oni najczęściej wiedzieli, które warsztaty rzemieślnicze są najatrakcyjniejsze, gdzie są najlepsze mieszkania. I oni też byli pierwszymi, którzy zgłaszali się po te mieszkania albo wręcz zajmowali je prawem kaduka, a następnie władzom polskim, które się w kwietniu, w maju zaczęły tworzyć, zgłaszali, że te mieszkania są ich. To była, proszę Państwa, szansa, żeby ktoś, kto na przykład w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach zajmował jeden pokoik w suterenie, zajął sobie dom na ulicy Arciszewskiego. I do dzisiaj ciągłość posiadania niektórych słupskich rodzin ma swoje korzenie w 1945 roku, gdy zajęli piękne mieszkania 140-metrowe, piękne domy i mają je ich rodziny do dnia dzisiejszego. To była szansa na skokowe wzbogacenie się. Ten aspekt też trzeba mieć na uwadze. Proszę Państwa, czeladnik piekarski przyjeżdżał do Słupska, wypełniał prosty dokument, wręczał władzom słupskim i dostawał piekarnię. O ile obóz na Kołłątaja, o ile obóz na Deotymy mają swoje odzwierciedlenie w tablicach, w miejscach pamięci, obóz na Schlipgrund, największy obóz, w którym przebywało kilkuset polskich robotników przymusowych, jest właściwie miejscem całkowicie
zapomniany. Składał się on z jednego budynku murowanego, zaraz powiem jakiego, oraz jednego baraku drewnianego. Sale były duże, proszę Państwa, ale panował w nich niesamowity ścisk. W jednej sali przebywało do 100 osób na prostych drewnianych pryczach. Niestety miejsca te były zapluskwione. Obecnie pluskwy są rzadkością, więc zapewne Państwo nie znacie ich z autopsji. To są dosyć dokuczliwe owady pijące ludzką krew. No, powiedzmy takie komary w skali makro, jeszcze gorsze od komarów, proszę Państwa, bo wychodzące po zmroku i zachowujące całkowitą ciszę, bo bzyczenie komara po prostu słychać, a pluskwy nie słychać w ogóle, a niestety osłabia organizm ludzki w dwójnasób mocniej aniżeli komar. Robotnicy, proszę Państwa, pracowali około 10 godzin na dobę. Rano wychodzili do pracy i wieczorem sami też z tej pracy wracali. Pracowny, proszę Państwa, parczek, bardzo miłe miejsce. Browar w latach 30. w okresie wielkiego kryzysu splajtował i w owym browarze urządzono obóz dla robotników przymusowych. Ofiary 22 ludzi rozstrzelanych na Arciszewskiego pochodziło właśnie z tego obozu na Kozie Tulskiego. Znaleziono je dopiero 3 sierpnia 1945 roku i poddano ekshumacji. Macie Państwo zdjęcia z owej ekshumacji w Lasku Południowym. Groby zbiorowe były mniej więcej tam, gdzie obecnie stoi pomnik. Ekshumacji dokonywali Niemcy na polecenie Sowietów i władz polskich. Wydobyto, tak jak powiedziałem, 24 zwłoki. Pogrzeb odbył się 5 sierpnia 1945 roku. Na czele konduktu idzie ksiądz Jan Zieja, były kapelan Armii Krajowej Szarych Szeregów, kapłan legenda, przez pewien czas przebywający na ziemi słupskiej, odtwarzający właściwie duszpasterstwo polskie w Słupsku. Osoba nietuzinkowa, potem związana z Solidarnością, bardzo niepokorna.